No jesteśmy w Leżenicach na startowisku Janusza. Janusz będzie testował dzisiaj Lunę dwójkę. Rozmiar jaki to jest, Janusz? 26. I taką Lunę Janusz zamówił u Wojtka Pierzyńskiego i czeka na nówkę sztukę, a tą będzie oblatywał, żeby zobaczyć, jak się na niej lata. Dwa razy na niej leciałem, także fajnie, podoba mi się. Czyli prędkości ma znacznie większe niż solo. Tak, no pod wiatr to było zdecydowanie tam w granicach 38, tak miałem, gdzie powiedzmy na solówce to byłoby tam do, no może do pod 30, no. Także tutaj, no, fajne skrzydełko. Luna dwójeczka. No, tak jak mówię, skrzydło do testów. Piękne. Ładnie szeleści. No to ma, to jest z 2021. Czyli roczne skrzydełko. Już shark nose i wzmocnienia, tutaj krzyżujące się. No to solówka też miała shark nose. Tak? Mhm. No nie przyuważyłem. No to są taśmy od Luny. Zaczepy już te takie inne, fajne takie, no, wkładamy i trzyma się to nawet chyba lepsze od magnesu neodymowego. Sterówka od 2D i dodatkowo Janusz sobie tutaj zrobił również przedłużkę od TST, tak? Tak, TST. TST. Tak, no to tam przy galeryjce to jest właśnie. No fajnie. Także no więc było trymery. Oblatywanie 17:49, 47 km stąd. No, czyli w zasadzie teraz, niedawno. No. O, właśnie, zobaczmy w całej okazałości jej kolory. O, DBD jest takim skrzydłem właśnie specyficznym, charakteryzującym się właśnie takimi nietypowymi kolorami. No ładnie to wygląda. No i przede wszystkim skrzydło jest widoczne w sumie z góry. Bardzo ładnie. No ja to bym chciał, powiem ci, zobaczyć jak to leci, ale to poczekamy, zobaczymy, bo nie ma co się spinać. Jeżeli faktycznie front będzie szedł, to nie ma co nawet startować. No i oczywiście napęd Janusza. Tuż w zasadzie chyba po serwisie, nie? No co, tam głowica była zmieniona. Właśnie, głowica. Tak. Głowica była zmieniona, bo gwint nie wytrzymał zbyt długo. No niestety czasami tak bywa, że coś się popsuje. Ale lepiej na ziemi niż w powietrzu. Janusz dzisiaj niestety nie polatał, ale przynajmniej zobaczymy w całej okazałości, jak skrzydło prezentuje się na ziemi. To była kobra! No kręci, cały czas kręci. No kolory ma bardzo ładne. No patrzymy z Januszem. Chyba dzisiaj nie będzie próby lotnej z uwagi na idące do nas burze, które wcześniej nie były zapowiadane. ICM zupełnie co innego pokazywał. A z kolei tutaj idą chmury już deszczowe, burzowe, także nie ma co. Próbę odłożymy na inny dzień. Tak, próba zostanie odłożona na inny dzień, także dzięki serdeczne Janusz za chwilę spotkania. Ja również dziękuję. No i widzimy się w sumie niebawem. Do zobaczenia. No.